Bardzo serdecznie, gorąco witam na kolejnym rozważaniu Słowa Bożego. Rozważaniu, które dotyka znowu problemów związanych ze zrozumieniem biblijnej prawdy o naturze Boga. Popularnie mówimy o Trójcy. Dzisiaj chciałbym razem z wami zastanowić się nad kwestią nazewnictwa, którego używali natchnieni autorzy Ewangelii na określenie Ducha Świętego. Nawet nie wiecie, jakie ogromne ma to znaczenie dla zrozumienia, czy Duch Święty jest istotą osobową, oczywiście boską, czy też, jak uważają antytrynitarze, jedynie po prostu mocą, jakąś siłą, jakimś oddziaływaniem Boga. Witam was bardzo, bardzo serdecznie w murach gościnnego zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Będziemy dzisiaj sporo czytali tekstów biblijnych, a więc nie marnujmy czasu, przystąpmy od razu do tematu. Pamiętamy doskonale, że Nowy Testament został zapisany w języku greckim. Ja tego nie widziałem, bo w tamtych czasach nie żyłem, ale o tym informuje nas literatura teologiczna, historyczna, biblijna. Nie ma powodu, aby w to nie wierzyć. No i oczywiście posiadamy do naszych czasów kopie manuskryptów ksiąg Nowego Testamentu właśnie w języku greckim. Natchnieni autorzy czterech Ewangelii, Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, gdy pisali na temat Ducha Świętego, używali na jego określenie greckiego słowa pneuma. Greckie słowo pneuma ogólnie oznacza duch w tłumaczeniu na język polski. Ale okazuje się, że słowo duch wcale nie musi oznaczać ducha w tym sensie, jakim nieraz rozumiemy, ponieważ to kontekst decyduje o tym, co na myśli miał natchniony autor zapisanego tekstu ewangelicznego, w którym użył właśnie greckiego słowa pneuma, czyli duch. I dzisiaj chciałbym z wami przejść przez cztery Ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, wyciągnąć zapisy ewangeliczne, w których jest użyte słowo pneuma i zastanowić się, co ono znaczy. Kiedyś, było to wiele lat temu, usiadłem, spędziłem wiele czasu, ale dokładnie szczytałem cztery Ewangelie, wynotowałem te wszystkie teksty, analizowałem je, zastanawiałem się nad nimi. No i efektem tego jest dzisiejsze rozważanie biblijne. Przede wszystkim, po pierwsze, słowo pneuma w Ewangeliach Nowego Testamentu oznacza istoty nie z tego świata. Również istoty niematerialne, albo też istoty różne od bytów ziemskich. I takim klasycznym przykładem, w którym występuje słowo pneuma, jest wypowiedź Pana Jezusa do Samarytanki przy studni Jakuba. Otwórzmy wszyscy Ewangelię Jana. W Ewangelii Jana otwórzmy 4 rozdział i tam werset 24. W 4 rozdziale i 24 wersecie podczas rozmowy z Samarytanką Pan Jezus powiedział do niej następujące słowa. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu.
duchu i w prawdzie. W tym tekście dwa razy jest użyte słowo duch. Pierwszy raz słowo duch, czyli pneuma, jest użyte przez Pana Jezusa dla określenia istoty Boga Ojca. Pan Jezus powiedział: Bóg jest duchem. A więc w tym wypadku słowo duch, pneuma, oznacza istotę osobową, bo taką istotą jest Bóg Ojciec. Słowo duch, słowo pneuma, oznacza istotę osobową i tutaj ono jest odniesione do osoby Boga Ojca. W drugim wypadku znowu jest użyte te same słowo, oddawać w duchu, ale ono już ma inne znaczenie, o którym sobie za chwilkę powiemy. A więc słowo pneuma to istoty nie z tego świata. Bóg nie jest istotą z tego świata. Jest istotą różną od bytów ziemskich. Jest stworzycielem wszechświata. I Jego Pan Jezus nazywa pneumą, czyli duchem. Autorzy Ewangelii Nowego Testamentu stosują słowo duch, pneuma, na określenie Ducha Świętego, Ducha Bożego. Popatrzmy na Ewangelię Mateusza i tam rozdział 28. Ewangelia Mateusza, rozdział 28, czytam wersety od 18 po 19. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Jezus przed swoim wniebowstąpieniem daje zlecenie apostołom, swoim naśladowcom, aby rozeszli się po świecie i zwiastowali Słowo Boże. Przekazywali ludziom poselstwo zbawienia, Ewangelię, uczyli ich prawd zapisanych na kartach Pisma Świętego. I tych, którzy uwierzą, chrzcili, zanurzali. I Jezus tutaj mówi o zanurzeniu, o chrzcie świętym w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I tu jest właśnie użyte słowo Duch Święty. Ojciec to istota osobowa. Syn Jezus Chrystus to też istota osobowa. A więc logiczne jest, że Duch Święty to też istota osobowa. W imię tych trzech boskich potęg, jak pisała siostra Ellen White, ludzie przyjmują chrzest święty na znak przymierza z Bogiem, na znak swego nawrócenia. Kolejnym tekstem, gdzie przedstawiony jest Duch Święty jako istota osobowa i oczywiście nazwany przez autora Ewangelii greckim słowem pneuma, jest Ewangelia Marka, pierwszy rozdział. I tam przeczytamy sobie werset od 9 do 11. I stało się w owe dni, że przyszedł Jezus z Nazaretu Galilejskiego i został ochrzczony przez Jana w Jordanie. I zaraz, kiedy wychodził z wody, ujrzał rozstępujące się niebiosa i ducha nań stępującego jako gołębica. I rozległ się głos z nieba: tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem.
Jest 27 rok naszej ery. Pan Jezus z Nazaretu Galilejskiego przybywa do Jana Chrzciciela nad rzekę Jordan i tam przyjmuje chrzest przez zanurzenie w wodzie. Jest to oficjalny początek jego publicznej działalności. I wtedy podczas Chrztu Świętego ma miejsce manifestacja Boża, której celem było wskazanie na Chrystusa jako na tego obiecanego Mesjasza, który przybył na świat. Bo czytamy, że kiedy Duch Święty, Pan Jezus występuje z wody, zstępuje na niego Duch Święty w postaci gołębicy. Żaden to problem istocie boskiej przybrać inną postać. Nie widzę w tym żadnego problemu. No i oczywiście odzewa się głos Ojca. To jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Mamy tutaj do czynienia z tak zwanym wydarzeniem trynitarnym, czyli opisem wydarzenia, w którym biorą udział trzy istoty boskie, a więc Ojciec, Chrystus Pan i Duch Święty. Popatrzmy teraz na Ewangelię Łukasza, 12 rozdział. W Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale zwróćmy uwagę na wersety 10 i po 12. Jest to opis pewnej ostrej, powiem nawet nieprzyjemnej dyskusji czy rozmowy Pana Jezusa z faryzeuszami, z przywódcami religijnymi narodu żydowskiego, którzy zarzucali Chrystusowi, że nadzwyczajne cuda, które czyni, czyni mocą Belzebuba, czyli mocą szatana. Ci przywódcy żydowscy, to co było boskie, to co było święte, nazywali diabelstwem. I na tym polega grzech, bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. Gdy człowiek to, co jest boskie, to co jest święte i zbawienne, określa diabelstwem, żeby innych odciągnąć od tego, popełnia straszliwy grzech, który nazywa się grzechem bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. No ale przeczytajmy sobie tą, przynajmniej tą wypowiedź Pana Jezusa od wersetu 10. Pan Jezus mówi: każdemu, kto powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz kto by bluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, temu nie będzie odpuszczone. A gdy was wodzić będą do synagog i do urzędów i do władz, nie troszczcie się, jak się bronić i co mówić będziecie. Duch Święty bowiem pouczy was w tej właśnie godzinie, co trzeba mówić. Ja osobiście widzę tutaj Ducha Świętego jako istotę osobową. Bo w tych wypowiedziach Pana Jezusa Duch Święty posiada cechy osobowe. Przede wszystkim można go obrazić, można go zelżyć, można mu zbluźnić. Takie czynności można uczynić wobec istoty, która czuje, która myśli, która odbiera zewnętrzne bodźce. A więc tutaj Duch Święty jest przedstawiony jako istota osobowa i określona słowem pneuma. W 12 wersecie znowu mamy do czynienia z Duchem Świętym, określonym przez greckie słowo pneuma, i znowu Duch Święty ma tutaj cechy osobowe, bo Pan Jezus powiedział:
pouczy was w tej właśnie godzinie, co trzeba mówić. Jest pocieszycielem, jest nauczycielem, jest jakby suflerem, który podpowiada nam, co mamy zrobić, jak mamy się zachować i co mamy powiedzieć w określonej okoliczności. Wybitne cechy osobowe, których absolutnie nie można przypisać bezosobowej mocy, sile, która nie ma czegoś takiego jak uczucia, radości, oburzenia, obrazy, współczucia. W tych właśnie tekstach słowo pneuma określa Ducha Świętego jako istotę osobową. Popatrzmy teraz na Ewangelię Jana, 16 rozdział. I w Ewangelii Jana, 16 rozdziale, przeczytamy sobie dość dłuższy fragment od wersetu 7 po 14. Ewangelia Jana, 16 rozdział, od wersetu 7 po 14. Jezus zbliża się do momentu swojej śmierci krzyżowej, zdaje sobie z tego sprawę, pomału przygotowuje uczniów, oswaja ich z tą myślą, że nadchodzi czas rozstania, umrze, zmartwychwstanie, po 40 dniach w niebo wstąpi. I wtedy kieruje uwagę uczniów na kogoś, kto przyjdzie na tą ziemię, na jego miejsce. I dalej będzie w sercach ludzkich kontynuował dzieło zbawienia. Mówi Pan Jezus o Pocieszycielu, o swoim zastępcy, o swoim następcy, Duchu Świętym. I czytam od wersetu 7. Pan Jezus mówi: lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie. I to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Moi drodzy, czytałem ten tekst w swoim życiu dziesiątki razy. Czytałem go podsuwając również pod pojęcie występującego tutaj Pocieszyciela czy Ducha Świętego podmiot mocy, siły, jak twierdzą antytrynitarze. W żaden sposób to nie pasuje. Tutaj Pan Jezus mówi wyraźnie o istocie osobowej, o Pocieszycielu. Pocieszyciel to jest ktoś, kto nas rozumie, kto nam współczuje, kto chce nam pomóc, pocieszyć, wzmocnić, coś poradzić. Pocieszyciel to jest istota osobowa. Występuje tutaj wybitna cecha osobowa. Tekst mówi: On przyjdzie. Tutaj często Pan Jezus używa zaimków osobowych. Pocieszyciel, On przyjdzie, On przekona świat. Żeby kogoś przekonać, trzeba mieć inteligencję, wiedzę,
zrozumienie drugiej osoby, umiejętność komunikowania się z nią. Moi drodzy, wybitne cechy osobowe. Absolutnie odrzucam tutaj pojęcie mocy i siły. Tutaj mamy Ducha Świętego jako istotę osobową. Tekst mówi, gdy On przyjdzie, Duch Prawdy, bo to Duch Święty oświeca nasze umysły, daje nam poznanie prawdy. Gdy przyjdzie Duch Prawdy, mówi Pan Jezus, wprowadzi nas we wszelką prawdę, bo będzie mówić, cokolwiek usłyszy. Oznajmi nam, co ma przyjść. Moi drodzy, to jest istota osobowa, która przekazuje określone poselstwo, określone treści płynące od Boga Ojca, od Jezusa Chrystusa, w imieniu Chrystusa. Duch Święty uwielbi Chrystusa, a więc wybitna cecha osobowa. Uwielbienie jest czynnością, która może być wykonywana tylko przez istotę osobową, rozumną, która czci, uwielbia kogoś. I tutaj w tych tekstach Duch Święty określony jest greckim słowem pneuma. Ale pójdźmy krok dalej. Wyobraźcie sobie, że greckim słowem pneuma określone są również demony. Upadli aniołowie to też pneuma. To też są duchy. Istoty niebiańskie, które upadły. Chcę przeczytać przykłady. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział i werset 1. Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, werset 1. Czytam następujący tekst. I przywołał 12 uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. A więc w tym tekście ewangelista Mateusz greckim słowem pneuma określa demony, określa upadłych aniołów. Oczywiście, żeby odróżnić ducha tego od Ducha Świętego, dodaje tutaj określenie, że były to duchy nieczyste. Duch nieczysty, duch diabelski. Te właśnie określenia dodawane są przez autorów Ewangelii do słowa pneuma, żeby odróżnić upadłych aniołów od wiernych Bogu aniołów, aby odróżnić upadłych aniołów jako byty niebiańskie, jako duchy, na przykład od Ducha Świętego. Ale proszę zwrócić uwagę, że wyraźnie w tym tekście istoty osobowe, bo takimi są upadli aniołowie, są określone greckim słowem pneuma. Tym samym słowem jest określony Bóg Ojciec, Duch Święty, aniołowie i upadli aniołowie, czyli demony. Popatrzmy na 12 rozdział Ewangelii Mateusza i przeczytajmy sobie wersety od 43 po 45. Gdy zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, ale go nie znajduje. Wtedy mówi, wrócę do domu swego, skąd wyszedłem. I przyszedłszy, zastaje go opróżnionym, wymiecionym i przyozdobionym.
Wówczas idzie i zabiera z sobą 7 duchów innych, gorszych niż on. I wszedłszy mieszkają tam. I bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Tak będzie i z tym złym pokoleniem. To oczywiście są słowa Pana Jezusa na temat niebezpieczeństwa powierzchownego odrodzenia. Człowiek niby się odrodził, ale potem znowu wraca w grzech i jego ostateczny stan jest gorszy niż pierwszy. Ale zwróćcie uwagę, duch nieczysty w momencie nawrócenia się wychodzi z tego człowieka. Demon, określony słowem pneuma. Autor dodaje słowo nieczysty, aby było wiadomo, o jakiego ducha chodzi, o upadłego anioła. A potem ten demon, kiedy człowiek znowu wraca w grzech, przyprowadza 7 następnych demonów, jeszcze gorszych niż on sam. I tutaj też użyte jest słowo pneuma. Czyli słowo pneuma oznacza również demony. Oznacza upadłych aniołów. Widzicie, jaki szeroki zakres jest tego słowa w zależności od kontekstu. Ale jeszcze popatrzmy na Ewangelię Łukasza, 24 rozdział. W 24 rozdziale Ewangelii Łukasza przeczytajmy sobie wersety od 36 do 40. A gdy to mówili, on sam stanął wśród nich i rzekł im: pokój wam. Wtedy zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. Lecz on rzekł im: czemu jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie, wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. A gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. A potem czytamy, że poprosił o pokarm i spożył go. Wydaje mi się, tak uważam, że poprosił o pokarm, może nie dlatego, że był głodny, ale gdy Pan Jezus spożywał pokarm, gryzł, przełykał go, to w końcu dotarło to do świadomości apostołów, że mają do czynienia z prawdziwym, literalnym Panem Jezusem, a nie z jakąś zjawą czy duchem. No właśnie, bo tutaj czytamy, że kiedy Pan Jezus ukazał się apostołom, jak to mówimy, wszedł do wieczernika przez zamknięte drzwi i tak dalej. Oni byli przerażeni. Im się wydawało, że widzą ducha. Popatrzcie, dzisiaj też w naszej kulturze, w naszej świadomości istnieje pojęcie ducha jako jakiejś istoty, konkretnej istoty, osobowej oczywiście, ale nie z tego świata, niematerialnej. Pamiętam, jak byłem małym dzieckiem, to bawiliśmy się w wywoływanie czego? Duchów. Chcieliśmy wywołać określoną istotę, osobową istotę. Oczywiście my wiemy, diabelską istotę. Gdy widzimy coś nadzwyczajnego, no to mówimy, to jakaś zjawa, to jakiś duch, gdy nam się to w głowie nie mieści. Tak samo uczniom się to nie mieściło. Przychodzi Pan Jezus, staje między nimi, drzwi są zamknięte. Był martwy. Oni myślą, że to zjawa, że to duch. Ale Pan Jezus mówi, popatrzcie, duch nie ma ciała ani kości. A więc widzimy tutaj, mamy kolejny tekst ewangeliczny, który pokazuje nam, który bardzo wyraźnie nam sugeruje, że słowo pneuma to są istoty osobowe nie z tego świata.
niematerialne. Taką istotą jest Bóg Ojciec, taką istotą jest Duch Święty, takimi istotami są upadli aniołowie, demony i słowem duch określa się również jakąś zjawę, która się może ludziom pokazać. To jest pierwsze znaczenie słowa pneuma w Ewangeliach. Teraz opowiem wam o drugim znaczeniu słowa pneuma w Ewangeliach. Otóż okazuje się, że greckie słowo pneuma w Ewangeliach oznacza również odrodzoną naturę człowieka. Naturę, która jest przeciwieństwem natury skażonej, która jest przeciwieństwem grzeszności, cielesności, doczesnej ziemskości i światowości, która jest przeciwieństwem tego, co nie pochodzi od Boga. A więc słowo pneuma, duch, odrodzone wnętrze człowieka, odrodzona natura człowieka. I popatrzmy na Ewangelię Jana, 3, werset 6. Ewangelia Jana, 3 rozdział i tam 6, gdzie czytamy takie słowa. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. A co się narodziło z ducha, duchem jest. Pan Jezus wypowiedział te słowa pewnej nocy do żydowskiego dostojnika imieniem Nikodem. A Pan Jezus mówił na temat odrodzenia się, na temat nawrócenia się, nowonarodzenia się. I Pan Jezus wytłumaczył, słuchaj, każdy z nas rodzi się w sposób fizyczny i jesteśmy istotami materialnymi, cielesnymi. Ale żeby wejść do Królestwa Bożego, musi się zmienić nasza natura, musi się zmienić nasz charakter. Musimy przeżyć duchowe odrodzenie się. I tutaj właśnie słowo pneuma oznacza wewnętrzną, odrodzoną, nawróconą naturę człowieka. Często mówimy, ale on jest uduchowiony, prawda? Popatrzmy teraz na kolejny tekst. 6 rozdział Ewangelii Jana, 63, gdzie Pan Jezus mówi, duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Duch ożywia. Duch Święty wlewa w nasze serca życie. On nas odradza. On nas wprowadza na drogę prowadzącą do wieczności. Pan Jezus mówi, słowa, które do was powiedziałem, są duchem i żywotem. Mają znaczenie duchowe, dotyczą spraw duchowych, niebiańskich, religijnych, odrodzonych. Nie dotyczą spraw ziemskich, materialnych, doczesnych. Dotyczą spraw boskich. A więc widzicie, w zależności od kontekstu, to samo słowo, które oznacza nieziemskie istoty, może oznaczać również odrodzoną naturę człowieka. Jest również trzecie znaczenie słowa pneuma w Ewangeliach, podobne do tego, co przed chwilą powiedziałem. Mianowicie słowo pneuma oznacza osobowość człowieka, oznacza siedzibę jego poznania, woli i uczuć, miejsce jego duchowego życia. Słowo pneuma dotyczy naszego intelektu, psychiki, naszego wnętrza,
naszych chęci, naszych zamiarów, naszego pragnienia, naszego usposobienia. Na przykład mówimy, ktoś jest przygnębionego ducha. Używamy tutaj słowa duch i rozumiemy, że słowo czy określenie przygnębiony duch dotyczy stanu psychicznego danej osoby. Albo mówimy, że ktoś jest wesołego ducha. Wiadomo, że nie mamy tutaj na myśli ducha jako istoty osobowej, ale stan psychiczny tego człowieka, jego stan emocjonalny, że on jest wesoły, radosny. A więc słowo duch ma trzecie znaczenie i dotyczy wnętrza naszej osobowości, naszego intelektu i usposobienia. Chciałbym, żebyśmy przeczytali dla przykładu Ewangelię Mateusza, 26 rozdział i tam werset 41. 26 rozdział Ewangelii Mateusza, werset 41. Posłuchajcie, bo słowa te wszyscy znacie, pamiętacie. Pan Jezus w ogrodzie Getsemane, gdy modli się i prosi uczniów o duchowe wsparcie, no to oni oczywiście zmęczeni, padli, śpią. I Pan Jezus do nich mówi, czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Znamy te słowa? Znamy. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Co Pan Jezus miał na myśli, używając tutaj słowa duch, w języku greckim słowa pneuma? Widzicie, miał na myśli nasze wewnętrzne nastawienie. Duch jest ochotny. Chcielibyśmy coś zrobić, czymś się wykazać, coś zrealizować. Mamy szczere pragnienie, szczere zamiary. Ale zmęczenie fizyczne, konkretnie o tym jest tutaj mowa w tekście. Zmęczenie fizyczne, które Pan Jezus określił ciało mdłe, sprawia, że pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zrealizować, bo jesteśmy zmęczeni po prostu. Mam chęć, ale zmęczenie powoduje, że nie mam siły tej chęci zrealizować. I ta chęć, o której tu mówi Pan Jezus, określona jest właśnie słowem pneuma, duch. Duch ochotny, ciało mdłe. Popatrzmy teraz na Ewangelię Marka, 2 rozdział i tam werset 8. A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie i rzekł im, czemuż tak myślicie w sercach swoich? Jest to fragment sprawozdania o uzdrowieniu sparaliżowanego w Kafarnaum. Sparaliżowanego człowieka przynieśli jego przyjaciele na noszach, żeby Pan Jezus go uzdrowił, ale zbity tłum nie chciał ustąpić, więc przez dach go spuścili przed Chrystusa. No i oczywiście Pan Jezus tego człowieka uzdrowił. Oczywiście, że tak. No ale uzdrawiając go, jednocześnie przebaczył mu jego grzechy, bo wynika z zapisu biblijnego, że jego choroba została spowodowana przez jego grzechy. No oczywiście, kiedy przedstawiciele władz religijnych judaizmu usłyszeli, że Pan Jezus przebacza grzech, byli oburzeni, bardzo oburzeni. Byli przekonani, że Chrystus bluźni, no bo
Kto może odpuszczać grzechy, jeśli nie Bóg? Mieli rację. Tylko Bóg może grzechy odpuszczać. Mieli absolutną rację. Ich błąd polegał na tym, że oni odrzucali boskość Chrystusa. Bo jeśli by Chrystus był tylko i wyłącznie człowiekiem, to ich zarzut bluźnierstwa przeciwko Chrystusowi byłby absolutnie słuszny. Jak najbardziej słuszny. Ale Pan Jezus był Bogiem, który przyjął ludzką naturę jako Mesjasz, aby nas odkupić. Dlatego miał prawo odpuszczać grzechy. W każdym bądź razie, gdy w sercach tych faryzeuszy, uczonych w piśmie, kotłowało się oburzenie z powodu w ich mniemaniu bluźnierstw, jakie Pan Jezus wypowiadał, Pan Jezus, czytamy, poznał w duchu swoim. Co to znaczy poznał w duchu swoim? W swoich myślach, w swojej świadomości. On sobie uświadomił, on wyczuł, on zrozumiał, on zaobserwował, wyciągnął wnioski z ich zachowania się, z ich mimiki na twarzy, że są oburzeni. A więc tutaj słowo duch, poznał w duchu, oznacza intelekt Pana Jezusa, oznacza Jego inteligencję, Jego psychikę, Jego myśli, Jego odczucia. Takie jest trzecie znaczenie słowa pneuma w Ewangeliach. Ale jeszcze przeczytajmy trzy teksty na ten temat. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 9 rozdział. I w 9 rozdziale Ewangelii Łukasza, werset 55. Pan Jezus idzie do Jerozolimy. Oczywiście przechodzi przez Samarię. Samarytanie, którzy nie lubili Żydów, zresztą nawzajem się nie lubili, Pana Jezusa jako Żyda nie tolerowali. No i oczywiście niektórzy z uczniów Pana Jezusa, czytamy Jakub i Jan, zaproponowali, aby ogień z nieba spadł i pochłonął tą niegościnną wioskę samarytańską. I wtedy Pan Jezus powiedział do nich słowa. A on, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł: nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Można byłoby te słowa przetłumaczyć: nie wiecie, jakiego usposobienia jesteście. Tutaj słowa Pana Jezusa, nie wiecie, jakiego ducha jesteście, oznaczają niewłaściwą postawę, niewłaściwe nastawienie, usposobienie się apostołów względem tych ludzi. A więc tutaj słowo pneuma oznacza ich stan, że tak powiem, emocjonalny, duchowy, psychiczny, ich negatywne nastawienie się do ludzi, którzy źle potraktowali Pana Jezusa. A teraz popatrzmy na Ewangelię Jana, 11 rozdział i werset 33. Ewangelia Jana, 11 rozdział i werset 33. Jest to historia dotycząca zmartwychwzbudzenia Łazarza w Betanii. Pan Jezus przyszedł do Betanii już po śmierci Łazarza, po jego pogrzebie. Potem poszedł pod jego grobowiec. Wszyscy płakali, bo umarł młody człowiek. Szkoda go było. I Pan Jezus, widząc tą ogólną żałobę, wzruszył się i zapłakał. I popatrzcie, jak ewangelista Jan
oddaje to w swojej Ewangelii. Jakich słów używa, aby określić wewnętrzny, emocjonalny stan Pana Jezusa? Czytamy 11 rozdział, werset 33. Jezus wtedy, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się. Biblia Warszawska mówi, rozrzewnił się w duchu. Moglibyśmy powiedzieć, wzruszył się w duchu, prawda? A więc popatrzcie, tutaj Jan, greckie słowo pneuma, używa jako terminu określającego wewnętrzny, emocjonalny stan Pana Jezusa. On się wzruszył w duchu. I jeszcze jeden tekst, także z Ewangelii Jana, 13 rozdział, i przeczytam werset 21. 13 rozdział, werset 21. 13 rozdział Ewangelii Jana opowiada o ostatniej wieczerzy, o umyciu nóg uczniom, o wieczerzy, o wskazaniu zdrajcy Judasza. I czytamy: po tych słowach Jezus, wstrząśnięty do głębi, oświadczył mówiąc: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Proszę zwrócić uwagę, że przekład Biblii Warszawskiej mówi, że Jezus wstrząśnięty do głębi, czyli przeżywał w swoim wnętrzu stan emocjonalny, dramatyczny, przeżywając po prostu świadomość tego, co go czeka i że jego najbliższy uczeń go zdradzi. Ale to jest przekład. W oryginale greckim, albo mówiąc w greckiej Ewangelii Jana, ten tekst brzmi następująco. Posłuchajcie. To powiedziawszy, Jezus poruszony został w duchu i zaświadczył i powiedział. Poruszony został w duchu. Ten grecki termin poruszony został w duchu, tłumacz Biblii Warszawskiej oddaje polskimi słowami wstrząśnięty do głębi. W każdym bądź razie występujące tutaj słowo pneuma oznacza stan emocjonalny Pana Jezusa. Jego wnętrze, intelekt, to co się tutaj w jego jestestwie działo. Czwarte znaczenie słowa pneuma. Autorzy Ewangelii stosowali słowo pneuma również na określenie życia. I przeczytajmy sobie Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, werset 55. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, werset 55. Jest to historia zmartwychwzbudzenia córki Jaira, przełożonego synagogi w Kafarnaum. Pan Jezus wszedł do domu, gdzie ta dziewczynka, 12-letnia, leżała. Ujął ją za rękę, powiedział: dziewczynko, wstań. I 55 werset mówi: i powrócił duch jej i zaraz wstała, a on polecił, aby jej dano jeść. Powrócił duch jej. Powrócił duch jej. Takiego słownictwa używa Łukasz. Gdybyśmy chcieli to bardziej po polsku powiedzieć, to prawdopodobnie byśmy powiedzieli, że powróciło jej życie. Prawda? Wróciło do niej życie. Czyli tutaj greckie słowo pneuma oznacza życie.
Popatrzmy teraz na Ewangelię Łukasza, 23 rozdział. I w 23 rozdziale przeczytajmy sobie werset 46. A Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, skonał. Nie trzeba tłumaczyć. To jest ten ostatni okrzyk, że tak powiem, Pana Jezusa, przedśmiertny czy agonalny na krzyżu Golgoty. Jeszcze moglibyśmy dodać, prawda, że on zawołał wyraźnie: wykonało się, prawda, wykonało się, o czym pisze ewangelista Jan. Ale zwróćcie uwagę, że Chrystus, mówiąc Ojcze, czy wykrzykując: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego, bardziej po polsku byśmy powiedzieli: Ojcze, w Twoje ręce oddaję życie moje. Słowo pneuma oznacza tu życie. Popatrzcie, słowo pneuma ma bardzo szerokie zastosowanie. To kontekst decyduje, jak należy je rozumieć. W jednym kontekście oznacza Boga Ojca, w innym demona, jeszcze w innym jakąś zjawę, jeszcze w innym wewnętrzny stan człowieka, jego emocje. Tutaj akurat jest używane na określenie życia. Ewangelia Jana, 19 rozdział, werset 30. Ewangelia Jana, 19 rozdział, werset 30. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się, i skłoniwszy głowę, oddał ducha, pneuma. A więc oddał życie. Oddał życie za nas, wykonując plan zbawienia. Tutaj słowo pneuma oznacza życie. Jeden, jedyny raz, i to jest piąte znaczenie słowa pneuma w Ewangeliach, jeden, jedyny raz słowo pneuma jest użyte przez Pana Jezusa na określenie wiatru, podmuchu, powiewu. Gdzie? W Ewangelii Jana, w 3 rozdziale i wersecie 8. Ewangelia Jana, 3 rozdział i werset 8. Gdzie czytamy? Pan Jezus mówi do Nikodema: wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Gdybyście zajrzeli do greckiego Nowego Testamentu, do greckiej Ewangelii Jana, to w tym wersecie występuje dwa razy słowo pneuma i dwa razy to samo słowo jest inaczej przetłumaczone, bo oznacza co innego. Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Wiatr, o którym mówi Pan Jezus, tutaj oddany jest greckim słowem pneuma. Ale potem Pan Jezus mówi: tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. I tutaj słowo duch oznacza Ducha Świętego i tu też jest użyte słowo pneuma. Widzicie? Kontekst. Kontekst decyduje o tym, jakie jest właściwe, czy jakie powinno być właściwe zrozumienie, jaka powinna być właściwa interpretacja słowa pneuma. Czas zakończyć nasze rozważanie. Nie wiem, czy nie uważacie je za bardzo nudne, bo tekst za tekstem, taka ścisła, sucha teologia. Ale ja chciałem te rozważanie przeprowadzić, bo wielu ma problemy ze zrozumieniem istoty Ducha Świętego. Jest to jedno z rozważań,
które ma na celu pomóc nam, jak należy interpretować Ducha Świętego, jak należy go postrzegać. Więc w podsumowaniu tego, co przeczytaliśmy, tych wszystkich tekstów, gdy wyciągamy z nich wniosek, okazuje się, że słowo duch, pneuma, nigdy nie oznacza bezosobowej siły, energii czy mocy. Czy wiecie o tym, że w języku greckim, w którym spisano Nowy Testament, było inne, bardzo popularne słowo na określenie siły, mocy i potęgi? Jest to słowo dynamis. Od tego słowa dynamis pochodzi słowo określające materiał wybuchowy, dynamit, prawda? Dynamiczny silnik. Dynamitem wysadziłem skałę. Dynamiczna osobowość. Słowo dynamis oznacza siłę, energię, moc. Słowo pneuma oznacza to, co przed chwilą powiedziałem. Dynamis jest siłą, mocą i potęgą. I popatrzcie, ja do tego doszedłem po gruntownych studiach Ewangelii. Stwierdziłem, że nigdzie w Ewangeliach Duch Święty nie jest określony słowem dynamis. Znajdźcie mi choć jeden tekst w Ewangeliach, gdzie Duch Święty określony jest słowem dynamis. A dlaczego? Dlatego, że Duch Święty a moc to dwa różne od siebie podmioty, wyraźnie oddzielone, gdy razem występują w tekście. A są takie teksty. Popatrzcie na Ewangelię Łukasza, 1 rozdział i werset 35. Ewangelia Łukasza, 1 rozdział, werset 35. Anioł Gabriel do Marii w Nazarecie, zwiastując jej narodziny Pana Jezusa, mówi. I odpowiadając anioł, rzekł jej: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Popatrzcie, tekst mówi: Duch Święty stąpi na ciebie, Duch Święty ogarnie ciebie, Duch Święty weźmie ciebie w swoje posiadanie, pod swoją moc, Duch Święty będzie ciebie prowadził, Duch Święty wpłynie na twoje ciało, wpłynie na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Wejdziesz również pod szczególną opiekę i prowadzenie Najwyższego. Moi drodzy, i tutaj Duch Święty to jest co innego, a moc jest co innego. I Duch Święty jest, chociaż występuje tutaj w jednej wypowiedzi, jest bardzo wyraźnie oddzielony od mocy. Słowo dynamis jest bardzo wyraźnie oddzielone od słowa pneuma. Duch Święty od mocy. I 4 rozdział Ewangelii Łukasza, werset 14. I powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicznej krainie. Usiądźcie nad tym tekstem i pomyślcie. Powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei. Jezus powrócił w mocy Ducha. Czy to była Jego moc? W tym zapisie wynika, że nie. Była to moc czyja? Ducha Świętego. To Duch Święty udzielił Mu od siebie mocy, żeby Chrystus mógł wykonać swoje zadanie. To była moc, która należała do Ducha Świętego, ale Duch Święty nie jest tą mocą. To jest coś, co posiada Duch Święty, ale Duch Święty tą mocą nie jest. Duch Święty moc posiada,
Duch Święty tą mocą obdarzył Pana Jezusa, ale Duch Święty tą mocą nie jest. I tu występują obok siebie te dwa słowa, pneuma i dynamis. Ale to są dwa różne, odrębne słowa, dlatego że pneuma, duch, to rzeczownik rodzaju nijakiego, a dynamis to rzeczownik rodzaju żeńskiego, a więc to są dwa odrębne słowa. Moi drodzy, do jakiego wniosku doszedłem, studiując to zagadnienie, z którym się podzieliłem z wami podczas dzisiejszego rozważania? Doszedłem do wniosku, że natchnieni autorzy Ewangelii wierzyli w osobowego Ducha Świętego. Dlatego określali go słowem pneuma. Mateusz, który napisał Ewangelię Mateusza, wierzył, że Duch Święty jest istotą osobową, nieziemską, nazywa go pneuma. Łukasz też widział w Duchu Świętym istotę osobową, też nazywa go pneuma. Tak samo również i Marek, no i oczywiście apostoł Jan. Zwróćcie uwagę, że żaden z apostołów nie nazwał Ducha Świętego mocą, nie użył słowa dynamis na jego określenie. Dlaczego? Bo oni nie wierzyli w to, że Duch Święty jest mocą. To jest zupełnie normalne. Człowiek opisuje coś, używając słów, które określają to, co opisuje. Dla apostołów Duch Święty był istotą osobową. Dlatego nigdy nie określają go słowem moc, dynamis, tylko określają go słowem pneuma, duch. A Pan Jezus? Pan Jezus, gdy mówił o Duchu Świętym, zawsze miał na myśli pneuma. I zawsze określając Ducha Świętego, używał greckiego słowa pneuma. Nigdy Pan Jezus nie określał Ducha Świętego słowem dynamis. Dlaczego? Bo Pan Jezus, gdy mówił o Duchu Świętym, mówił o istocie osobowej, a nie o mocy, bezosobowej sile i energii. Dlatego, moi drodzy, to jest kompletny nonsens mówić, że Duch Święty jest mocą. To jest pomyłka. To jest po prostu pomylenie określeń. Duch to jest duch, a moc to jest moc. Jeśli nigdzie Duch Święty nie jest nazwany mocą, tylko duchem, pneuma, jest istotą osobową. Ja też przecież nie będę nazywał, załóżmy, tej kazalnicy drzewem, bo to nie jest drzewo, to jest kazalnica. Nie będę nazywał drugiego człowieka, załóżmy, zającem, no bo ten drugi człowiek nie jest zającem, tylko jest człowiekiem. Tak samo nie będę, czy może nie ja, tak samo apostołowie nigdy, i Pan Jezus nigdy nie nazywają Pana Jezusa dynamis, moc, siła, energia. Bo Duch Święty nie jest mocą, siłą i energią, tylko jest duchem, istotą osobową. Tak samo jak Bóg Ojciec, jak aniołowie, jak demony, ale istotą osobową. I to jest najważniejsze. Moi drodzy, nasze rozważanie dobiegło końca. Jeśli chcielibyście otrzymać materiał dzisiejszego rozważania, drogą elektroniczną napiszcie przez internet, na maila, na konto YouTube Adwentyści Kalwaria Zebrzydowska i możecie sobie ten materiał zamówić. Otrzymacie go również drogą mailową. Jeśli macie jakieś pytania, też piszcie. W miarę możliwości postaramy się wam odpowiedzieć. Jeśli potrzebujecie jakiejś literatury, książek, proszę bardzo,
też możecie się z nami kontaktować. Chciałbym z tymi osobami, które gdzieś bliżej tutaj mieszkają, w okolicach Kalwarii Zebrzydowskiej, Chrzanowa, Olkusza, móc się skontaktować osobiście. Jeśli spośród słuchaczy, słuchających tych programów jest ktoś, kto właśnie w tych okolicach mieszka, Olkusz, Krzeszowice, Chrzanów, tutaj Wadowice, prawda? Proszę bardzo, napiszcie maila, możemy się spotkać, możemy porozmawiać. Dziękuję wam za uwagę, za cierpliwość, że wysłuchaliście tego dzisiejszego rozważania, nudnego, ale ważnego. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Chwała Bogu. Amen.